Cześć, witajcie z tej strony Piorun. Dzisiaj sobie rozbierzemy regulator solarny PWM, ten mój stary. Jestem bardzo ciekawy, co dokładnie, poczekajcie, sobie poprzesuwam. Co dokładnie jest w jego środku? No, mnie to bardzo interesuje. Może wam powiem, co się stało. Ogólnie się przesunę tak na bok. Ogólnie regulator przestał działać. Rozbierzemy, zobaczymy, co jest w jego kurde wnętrzu. A bardzo mnie to ciekawi. Bo jak tutaj się powtórzę, nigdzie nie ma napisane w żadnej instrukcji i tak dalej, że wyjście laut, czyli wyjście obciążenia, wyjście z... Czekajcie, może inaczej. Wyjście te oznaczone żarówką można obciążać tylko do 10 A. Nigdzie tego nie ma, że można tylko do 10 A to obciążyć. Nigdzie nie ma. Właśnie to jest problem. Ja pod te wejście podpiłem sterowanie przekaźnikiem samochodowym, a sami widzieliście, jak to dalej poszło. Dobra, i więc otwieramy to coś. A, jeszcze jedna śrubka, zapomniałem. Chcę to rozebrać i zobaczyć, co jest kurde w środku. Blacha. Jakieś termopady. Tu powinno być jakieś trzymanie tej płytki. Ale nic nie ma. Zobaczcie. Płytka się ugina. Można se giąć ile się chce. Ja nie mogę po prostu. Czy ktoś jest głupi w tej chińskiej fabryce, czy co? Przecież to powinno być. Te drugie idzie indziej. To powinno być porządnie ten. Powiem wam lepiej. Ten termopad w ogóle się nawet nie klei. On jest wyschnięty na maksa. To ja zadam durne pytanie. Jak ta sekcja razem z tą miała być chłodzona? Zobaczcie, ja to dotykam. To tutaj się trochę klei. Tu na obrzeżu. Ale tu nigdzie się nie klei. Ja mogę po tym jeździć i to jest, zobaczcie, to jest wyschnięte na wiór. To się nie dzieje, że one się rozpier... Ile fabryka daje, jak to nawet nie jest chłodzone, jak należy. Więc jak ta sekcja razem z tą miały być chłodzone, nie wiem. No dobra, więc odkręciłem i teraz wyjmiemy sobie całość. No dobra, więc wyciągnęliśmy całość i okazuje nam się, że to śmierdzi kurwa gorzej niż cokolwiek. Powiem wam tak, tutaj na, jak widzicie, tutaj znajduje się jakaś blacha. To jest chłodzenie czegoś. A czego dokładnie? No nie wiem, bo to jest łączenie każdej tej sekcji. To jest wzmocnienie, czy co? Bo ja tu nic nie widzę. Zobaczcie, tu nic nie ma. Ale tu oczywiście, zobaczcie. Czekaj, odepnę sobie ten... Kurde, co to? Przyklejone. Tak, wklejone na amen. Dobra. Śmierdzi to, jakby było spalone. Tak. Ale poważnie, je wali to, jakby było spalone. To działa, ale na tym wyjściu z żarówką, non-stop widzieliście, musiałem włączać to samemu, bo samo nie chciało zaskoczyć. Tu mamy jakieś ogólnie układy. Nie jest to jakoś nie wiadomo jak zbudowane. Powiem szczerze, dosłownie. No i mamy czujnik temperatury. O.
Jest to bardzo bieda. Powiem szczerze, ja liczyłem na coś bardziej efektywnego, a to jest totalna bieda. Co z tego, że te, wiecie, co z tego, że ten termopad dolega do sekcji, nie wiem, MOSFETów, czy jak to tam się nie nazywa. Zobaczcie sobie, o. Jak z tej strony on jest suchy na wiór. To nie ma czego nawet chłodzić. Poczekajcie, sobie powącham. A śmierdzi, jakby kurwa się zjarało. Mimo, że działa. I spójrzcie, stan tych lutów pozostawia dużo do życzenia. To jest właśnie tak, jak kupujecie tego typu urządzenia na chińskim AliExpress i to jest to takie gówno, po prostu, że ja nie mogę. Zaraz ktoś powie, no chłopie, ale kupiłeś za 40 parę złotych, to czego ty się spodziewałeś? No skoro od Chińczyka to się spodziewałem, kurwa, lepszego wykonania niż europejski Phoenix. A tu się okazuje, że jest, kurwa, totalna bieda. Przecież tu można było umieścić cewki jakieś, jakieś przetwornice, tutaj to tamto. Jakiś, jeżeli napięcie z paneli byłoby za niskie, jakąś przetwornicę, która, albo transformator, który by podwyższała jeszcze te napięcie do ładowania akumulatora. Kurwa, no przecież... Przepraszam za słownictwo, ale można by było to lepiej wyposażyć, a to jest totalna bieda. Powiem wam szczerze, to jest totalna bieda. Ja naprawdę myślałem, że to jest fajniej wykonane, ale powiem wam szczerze, kurde... To jest niesamowita bida. To jest gorszy szmelc niż myślałem, a myślałem, że naprawdę w środku będzie ciekawie, bardzo. A to się okazuje, że ten regulator to jest totalny złom, jednym słowem. Jeszcze te termopady, które kurde są wyschnięte na wiór. Przecież czego, powiem wam tak, co to ma dolegać i co to ma chłodzić, skoro to nawet nie stykało się z tą blachą. Nawet nie ma po tym śladu, że coś się tu stykało. No to naprawdę ludzie, albo ktoś myślał, że przecież to nie miało prawa nawet sensu działać jakiegokolwiek. Że to jest taki złom, że naprawdę. To nie dziwię się, że ja musiałem wciskać non-stop, załączać ten układ, skoro kurde on sam nie reagował, bo w tamtym widzieliście moim. Bez problemu.